Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to kompleks sakralny położony w Krakowie Łagiewnikach. Związany jest z życiem i działalnością Faustyny Kowalskiej. Od 80 lat jest to miejsce pielgrzymek związanych z obecnością obrazu Bożego Miłosiernego oraz grobu Faustyny. W 1992 roku kaplicę świętego Józefa przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podniesiono do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dynamiczny rozwój sanktuarium nastąpił po beatyfikacji siostry Faustyny 18 kwietnia 1993 roku i jej kanonizacji 30 kwietnia 2000 roku. Główny projekt nowej części sanktuarium wykonał w latach 1997-1999 krakowski architekt Witold Cenkiewicz. W sanktuarium również można zobaczyć z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego, grób świętej siostry Faustyny, relikwie, a w składzie sanktuarium wchodzą głównie zabytkowy zespół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, nowoczesna Bazylika Bożego Miłosierdzia, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Dom Duszpasterski, Aula Jana Pawła II. Funkcjonalnie powiązane sanktuarium po zakończeniu budowy w 2016 roku jest przystanek Kraków Sanktuarium.